Chciałam Państwa zapoznać z naukowcami, którzy mają pewne wspólne, choć w różnych czasach żyjąc, zainteresowania. Otóż wszyscy trzej są byli geologami. Ich wkład naukowy do geologii bardzo silnie wpisał się w takich państwach jak Meksyku, Peru, Argentynie, Chile i Wenezueli. Chciałabym przedstawić te sylwetki i proszę o wybaczenie, że takie kryterium alfabetyczne przyjęłam. Od Stanisława Borkowskiego Dunina, żyjącego niemal współcześnie, urodzonego w 1931 roku, a zmarłego 11 lat temu, w 2006, o Emilu Dunikowskim i Rudolfie Zuberze, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku. Stanisław Borkowski Dunin urodził się we Lwowie. Urodził się w rodzinie arystokratycznej, a jego ojciec był wojewodą lwowskim i poznańskim. Jako 8-letni chłopiec urodził się w 1931, a już w 1939 roku musiał zmienić kraj i wraz z rodziną przybyć do Europy Zachodniej, z której po 10 latach, jako 18-19-letni młodzieniec, dopłynął z częścią rodziny do Peru. Okazało się, że jego pasja naukowa, którą od dzieciństwa, że tak powiem, emanował, sprawiła, że natychmiast podjął studia w Państwowej Politechnice Peruwiańskiej. Po uzyskaniu tytułu inżyniera wrócił do Europy i w Niemczech doktoryzował się na temat złóż żelaza w Peru, po czym wrócił. Znał biegle hiszpański, angielski, niemiecki, włoski i francuski. Bardzo dbał o nie tylko promocję polskich firm, ale również o współpracę naukową między polskimi uczelniami i peruwiańskimi. Był niestrudzony zarówno w badaniach, jak i w poświęceniu, jak i bardzo chciał promować najlepsze tradycje, z jakimi przyjechał do Ameryki Łacińskiej, jak i wszystko, co kochał. Nauczał zarówno w Państwowej Politechnice Peruwiańskiej, w której wcześniej sam studiował, ale także w Katolickim Uniwersytecie w Limie. Był wielokrotnie nagradzany. Między innymi uzyskał medal okolicznościowy Nicolas Copernico za organizację obchodów 500-lecia urodzin Kopernika w Limie. Także odznakę honorową za zasługi dla kultury polskiej w 1975 roku oraz dyplom honorowy Związku Inżynierów Peruwiańskich za zasługi geologiczne. Drugą bardzo interesującą sylwetką, różniącą się od poprzedniej latami życia, bo tu jest właśnie ten przełom już XIX i XX wieku, to sylwetka Emila Dunikowskiego, różniąca się z jednej strony geologicznym takim zacięciem, idącym jeszcze dalej nieco niż tylko geologia, w przeciwieństwie do poprzednika, ale również tym, że był podróżnikiem. Te wewnętrzne jakby rozterki, bo los rzuca go po odbytych studiach geologicznych, gdzie zresztą pracował w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w 1906 los sprawia, że zjawia się w Meksyku. I tutaj, poza geologicznym wkładem, który jest niekwestionowany, był uznany, wprowadzał znakomite rozwiązania, zresztą powszechnie lubiany, powszechnie akceptowany do tego stopnia, że był w stanie zwiedzić jak bardzo niewielu cały Meksyk, a jego podróże finansowali bogaci fabrykanci. To z jednej strony. Ale gdzieś duch sprawiedliwości wewnętrznej sprawiał, że drugim wielkim jego tematem, który mocno przeżywał,
był los i etnografia plemion indiańskich. Był bardzo ważny. Jeśli przytoczę cytat, kiedyś powiedział: z wielkim podziwem, obserwując wysoką kulturę Azteków, jego słowa brzmiały, że kulturę tę wysoką Azteków zniszczyli Hiszpanie, powodowani, jak pisał, cytuję, wstydem i zawiścią, że Indianie wyżej stali od nich w kulturze i cywilizacji. Mimo wszystko, prace, które zostawi, nie świadczą o tych zainteresowaniach właśnie w kierunku Indian idących. Ale pozwolę sobie na dygresję, znając Amerykę Łacińską, no jest to temat dość drażliwy, znacznie mniej, że tak powiem, niebezpieczna jest nauka, więc pozostał przy pracach geologicznych. W tym samym czasie urodził się, co właśnie wzmiankowany w Meksyku, Emil Dunikowski, jego rówieśnik. 3 lata młodszy, Rudolf Zuber, geolog i podróżnik również. Zasłynął i był niezwykle ceniony za niestrudzone poszukiwania ropy naftowej. Studia geologiczne skończone w Uniwersytecie Włoskim, potem we Lwowie doktorat w 1883 roku, a od 1884 jako profesor pracował już w Uniwersytecie Lwowskim. Pasje sprawiły, że wylądował w Argentynie. I tutaj poszukiwania ropy naftowej trwały w Argentynie, Chile i Wenezueli. Zasłynął między innymi jako autor i wykonawca opracowań, który opracował liczne mapy geologiczne. W 1911 roku przybył do swojego bliskiego przyjaciela, mianowicie Emila Dunikowskiego, z którym prowadził badania w Meksyku. Proszę wybaczyć, jeśli dla Państwa ten temat mógł się okazać odległy, ale naprawdę zapewniam o wielkiej sympatii Ameryki Łacińskiej dla Europy, której Lwowianie aż tyle, pochodzący z Lwowa, tyle wnieśli. Dziękuję.